proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Kultury, realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do świata literatury. I przyznam się szczerze, że trochę się tej rozmowy boję, tak pół żartem, pół serio, bo mnie się zawsze jakoś tak dziwnie, niepewnie rozmawia z poetami. Z literatami jakoś tak lepiej to idzie, a z poetami bywa różnie. No oczywiście żart. Proszę Państwa, gościem moim i Państwa jest Ryszard Sidor-Sidorkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. To jest taki cykl, w którym pokazujemy ludzi związanych z Częstochową, którzy robią coś w kulturze, Ludzie Kultury, cykl zatytułowany. Cieszę się, że jesteś. No muszę to powiedzieć, proszę Państwa, nawet nie z polecenia, co z rozkazu Wiesia Wyszyńskiego. Wieś powiedział, że absolutnie nie ma takiej możliwości, żebym z Rysiem nie porozmawiał, więc na życzenie i oczywiście przyjemność moja też duża. Częstochowianin? Z urodzenia, syn hutnika z Bieruta. Proszę. Natomiast obecnie zamieszkuję Jurajski Olsztyn. Mhm. Wrzeniłem się w Olsztyn. No i ale tam sobie to żona, ale żona z Olsztyna, nie? Tak, żona jest olsztynianka. A, no to dlatego. A poznaliśmy się w pracy. Ja świeżo upieczony nauczyciel w Janowie, w szkole w Janowie. Żona wtedy młodziutka świetliczanka. No i rok czasu trwały przedślubne amory. I od 1984 roku jestem mieszkańcem Olsztyna. Dobrze. Rysiu, czy ty masz jakąś wiedzę dotyczącą swoich dziadków, pradziadków? Czy ty wiesz coś, co oni, czym oni się zajmowali, gdzie mieszkali, z czego mieli chleb? Ze strony taty dziadkowie pochodzą z Kresów Wschodnich. Stąd to nazwisko. Mieszkali niedaleko Grodna, czyli dawna Grodzieńszczyzna. O, proszę. We wsi, która kiedyś była z szlacheckim zaściankiem, w której przeważały nazwiska właśnie Sidorkiewicz, Mickiewicz. Proszę. Później jako repatrianci wylądowali na Dolnym Śląsku. No a tata znalazł szczęście w Częstochowie. No i tutaj ja się urodziłem, przyszedłem na świat. Czy ty zadałeś sobie trud, żeby na przykład pojechać tam zobaczyć to? Byłem. Byłeś? Byłem. I jakie wrażenia? To znaczy tak, ja myślałem, że jakoś to emocjonalnie bardziej będę przeżywał. A jednak nie. Raczej jako ciekawostkę potraktowałem, raczej jaką taką podróż historyczną, natomiast bez wielkiego sentymentu, dlatego że no ja urodziłem się w Częstochowie, urodziłem się jednak w tych realiach, w tej rzeczywistości, która była związana z tym miastem, no ja się czuję związany z Częstochową już tak dogłębnie. Rozumiem, fajnie. 78 rok to jest rok twojego debiutu poetyckiego. W tamtym roku 40 lat obchody. Powiedz mi jedną rzecz, bo ja nie ukrywam tego, że zajrzałem do internetu, żeby po prostu jak gdyby zobaczyć, co tam. No i pierwsze, co mnie przeraziło, to jak zobaczyłem, że w 2002 roku zostałeś regionalnym mistrzem mowy polskiej. No to mówię, no to będzie przepiękna rozmowa. Ale chciałbym się zapytać ciebie o jedną rzecz, bo ta twoja aktywność zawodowa, mam tu na myśli kolejne tomiki poezji i tak dalej, na przestrzeni ostatnich lat jak gdyby troszeczkę zmalała, bo lata 90., początek lat 2000, to praktycznie rok w rok coś tam się działo, no po prostu jak tak patrzę w tą twoją, wiesz, biografię, czy ten, no to jest ten, a ostatnio co, że już jak gdyby słabiej ta muza, czy ci się nie chce? Nie, 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 nie. Po prostu dojrzałem do selekcjonowania własnych tekstów, własnych wierszy. Wcześniej jako młody poeta wydawało mi się, że wszystko, co napisałem, jest świetne, fantastyczne i trzeba to koniecznie światu pokazać i udostępnić czytelnikom. Natomiast teraz z większą pokorą do wszystkiego podchodzę.
wiersze, które powstają, bo one powstają w takiej samej ilości, jak i w młodzieńczych latach. Natomiast no, muszą swoje odczekać, żeby ujrzeć światło dzienne. No tak jak powiedziałem, większej selekcji podaję swoje teksty, stąd nie śpieszę się z takim pędem do wydawnictw. A ty policzyłeś, ile tych wydawnictw jest? Bo Wiesiu mówi, że to jest, że szafa to by było mało. Nie, nie, no Wiesiu, chyba że Wiesiu liczy i antologię, i jakieś wydawnictwa zwarte, gdzie jestem współautorem. Natomiast własnych tomików autorskich mam 10, łącznie z tym najnowszym. To jest ten, który tu leży, tak? Tak. Ruchome obrazki, wiara, nadzieja i miłość. A nie wiem, pokażemy może, tak zrobimy, proszę bardzo, tutaj może złapie ostrość kamera. Proszę bardzo. Tak, to jest taka świeża bułeczka z piekarni, jeszcze przed oficjalnym wieczorem promocyjnym. Czy Wojtku mogę w tym momencie troszkę prywaty? Dajesz, to jest. W takim razie to nie zapraszam. To nie jest komercyjna stacja, także... Zapraszam bardzo Ciebie serdecznie. Zapraszam wszystkich Państwa, którzy oglądają ze mną ten wywiad na wieczór promujący tą książkę, który odbędzie się 17 września w naszym częstochowskim ratuszu. O godzinie? 17. 17 września, godzina 17. Proszę Państwa, jeżeli chcecie poznać Ryszarda albo znacie, a dawnoście go nie widzieli, chcecie się z nim spotkać, to o 17 września w ratuszu czeka na Was i promocja najnowszej książki. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Ja bym chciał ruszyć taki temat, który mnie niesamowicie interesuje, a na temat którego nie za wiele wiem. Chodzi mi o tłumaczenia. No bo ty z wykształcenia jesteś filologiem, ale też jesteś rusycystą, prawda? Tak. To znaczy to jest mój pierwszy zawód, nauczyciel języka rosyjskiego. To jest twój pierwszy zawód. Pierwszy, tak. A filologia jest polska? Filologia polska. No, przyszły takie czasy, że język rosyjski został wycofany zupełnie niepotrzebnie. Dlatego podjąłem decyzję, żeby się przekwalifikować na polonistę. I podjąłem w systemie zaocznym na naszym częstochowskim jeszcze wtedy. WSP. WSP. Ukończyłem cały cykl szkolenia studiów magisterskich. No. Pod kątem. Ale nie wiesz to, bo tu mi chodzi tak? mi o inną rzecz. Mnie interesuje jak gdyby proces tego tłumaczenia. To znaczy, czy to jest tak, że ty czytając jakąś książkę napisaną w języku rosyjskim, zachwycasz się nią i mówisz, kurczę, ale to jest świetna książka, ale to jest świetnie napisane, to trzeba przetłumaczyć na język polski, się bierzesz za to? Czy jest tak, że pisarz jakiś z Rosji zwraca się do ciebie i mówi, że chciałby wydać w języku polskim i czy ty byś tego dokonał? Czy to jest tak, że wydawnictwo zwraca się do siebie? Chodzi mi o to, w jakiej to się odbywa mniej więcej procedurze? To jest ta pierwszy wariant, o którym wspomniałeś. Czyli mnie musi się coś spodobać, żebym doszedł do takiego stadium, że chcemy namysłu, to przełożyć. Że chcę się jeszcze tym z kimś podzielić. Więc to w ten sposób wygląda. Chociaż kiedy wydałem tutaj w Częstochowie tomik wierszy poetów syberyjskich, to byłem poproszony o przetłumaczenie kilku wierszy. One nie były wtedy na potrzebę, na potrzebę całej antologii, całego tomu. Poprosił mnie nieżyjący już dzisiaj Władysław Piekarski, żebym przetłumaczył kilka wierszy jego przyjaciół z nad Bajkału. Tak mi się te wiersze spodobały, że zacząłem czytać z różnych źródeł tych poetów. No i doszedłem do wniosku, że jednak chyba warto trochę więcej przetłumaczyć i puścić to w obieg tej polskiej literatury. Z każdym, z kim rozmawiam, bez względu na to, czy to jest pisarz, muzyk, czy malarz, czy jakiś inny artysta, mnie bardzo interesuje aspekt komercyjny sztuki. To znaczy, bo
ciężko jest, byłoby, ciężko, czy w ogóle chyba to jest niemożliwe, wyżyć z poezji? Z literatury szeroko pojętej pewnie tak, zwłaszcza gdy ktoś pisze no chociażby powieści kryminalne. Kryminalne, prawda, bo to jest akurat na topie. Natomiast samej poezji nie. Może jest parę osób w Polsce, którzy akurat z tego potrafią wyżyć. No, Marcin Świetlicki, chociaż podejrzewam, że... No ale to on łączy to z muzyką. Z muzyką, prawda? Tak, to jest... Oczywiście. Mhm. I dlatego no, ja w każdym razie nie praktykuję życia z poezji. No ale jeżeli zadajesz sobie trud i tłumaczysz, to tłumaczysz i chyba, ale to no, społecznie to robisz? Nie, no. Nie. Jakieś tam należy. Oczywiście, ale nie są to jakieś powalające kwoty, żeby człowiek mógł sobie powiedzieć, no za to sobie kupię Porsche na przykład. Dobrze. Chciałem zapytać o sam proces twórczy. Bo jedni mówią, że karteczki przy łóżku zostawiają, jak się budzą rano, to no, różne są historie na ten temat. Czy ty mógłbyś tak uchylić lampkę tajemnicy, jak u ciebie wygląda pisanie? Ilu poetów tyle otrzymasz odpowiedzi? No więc ja bym chciał od Sidora otrzymać jego odpowiedź. U mnie wiersz chodzi za mną. Mhm. Powstaje najpierw pomysł na wierszy. A skąd pomysł? No, różnie. Z lektury, z przemyśleń, z obserwacji. Mhm. I dosyć długo za mną musi taki wiersz chodzi, żebym go w końcu zapisał. Kiedy go zapiszę... Czyli on pierw się układa w głowie. Tak. Ja nie siadam i nie przy komputerze czy z długopisem w dłoni i od razu mam postanowienie napisać wiersz i piszę wiersz, prawda? To nie jest tak lekko, przynajmniej w moim przypadku. No a później go odkładam i wracam do już napisanego wiersza za jakiś czas i sprawdzam, czy on ciągle jeszcze funkcjonuje w mojej głowie tak jak był zamierzony na samym początku. Jeżeli nie, no to go wyrzucam po prostu, no niszczę. A jeżeli dochodzę do wniosku, że jest już gotowym produktem, no to wtedy puszczam go w świat. W sztuce jest tak, że jedni się zachwycają, Andrzej Kalinin wręcz, no nie chciałbym użyć słowa pieje, ale zachwyca się twoją poezją. Używa nawet sformułowania, że ona się ociera o geniusz. Takie coś znalazłem. Czy tobie się zdarzyło na przykład tak, że ktoś bardzo negatywnie się wypowiedział o twojej poezji? Może aż bardzo negatywnie nie. Ale owszem, były krytyczne głosy, no chociażby Waldek Gański. A Waldek to był znany z tego, na początku mojej drogi twórczej miał wiele pretensji do moich wierszy o to, że są zbyt melodyjne na przykład, bo mówi, że w dzisiejszych czasach szumu, zlepów, ciągów, no takich wierszy się nie powinno pisać. No ale ja z pokorą przyjmuję zawsze każdą krytykę, ale robię swoje, nie mam innego wyjścia. W Polsce jest mnóstwo różnego rodzaju konkursów literackich. Tak. Czy ty wysyłasz swoje wiersze na takie konkursy? Bierzesz w ogóle udział w tej zabawie? Brałem. I to kiedyś to widziałem, bo to nagród od Lublina przez Lęborg i tak dalej, tego było dużo, natomiast teraz już nie? Nie, teraz już nie. To być może wynika to z mojego lenistwa, no bo człowiek na starość robi się już trochę bardziej leniwy. Chciałby już teraz trochę poświęcić czas na życie rodzinne, zwłaszcza, że mam dwuletnią wspaniałą wnusię. No to gratuluję. A no, żeby takie wiersze zebrać w kupę, no trzeba trochę tego czasu poświęcić. A poza tym większość konkursów, które się odbywają w kraju, to są konkursy tematyczne. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem pisania wierszy na temat. No taki na obstalunek wierszy jest produktem takim bardzo krótkotrwałym, prawda? Przeważnie potem traci na swojej świeżości. To jest, wiesz, ja zauważyłem taką tendencję, że na przykład jest festiwal piosenki amatorskiej, ale to nie jest festiwal piosenki amatorskiej, tylko to się na przykład nazywa Stachuriada. Tak. I trzeba zaśpiewać piosenki Stachury, albo trzeba zaśpiewać piosenki kogoś. I
ci młodzi ludzie, którzy mają na przykład swój własny repertuar wypracowany, tak, stworzony, tak, swoją wypowiedź, żeby gdzieś zaistnieć, nagle siedzą i na szybko robią jakiś tam wiersz Stachury, żeby, no, żeby pojechać się pokazać, co jest, no, po prostu, no, umówmy się. Z tym, że w przypadku akurat młodych ludzi, no to jest jakoś zrozumiałe, prawda? No, bo jest ciśnienie, tak. Te pierwsze kroki zrobić. Dobić. A ja już nie muszę. Ten 78 rok to i ten debiut, ile lat wcześniej już pisałeś, zanim debiut? Ja to piszę od szkoły podstawowej. Od podstawówki piszesz? Oczywiście, z tym, że one były przede wszystkim do szuflady, te wiersze pisane. Ja w szkole podstawowej byłem młodym człowiekiem niezwykle kochliwym. Znaczy wszystkie dziewczyny mi się w klasie podobały. Tak. I każda była adresatką jakiegoś mojego wiersza. To ty romantyk jesteś, olbrzymi. No tak, tak. Jestem takim postromantykiem. pisałem tych wierszy mnóstwo. Oczywiście dzisiaj one byłyby raczej jako ciekawostka przyrodnicza. Natomiast już tak bardziej świadomie, z takim jakimś moim wewnętrznym przesłaniem, po co to robię, tak, dlaczego mam to robić, no to był okres liceum, siódme liceum Kopernika, które kończyłem tu w Częstochowie. No i wtedy kolega namówił mnie, mówi, słuchaj, no skoro ty tak piszesz te wiersze, on był akurat czytelnikiem moich wierszy, niedużo ich było, tych czytelników, no to wyślij na jakiś konkurs. No i się zdecydowałem, wysłałem do Konina, byłem wtedy chyba w trzeciej klasie liceum. I zupełnie zapomniałem o tym konkursie. Nawet mało tego, ja byłem tak niedoświadczonym konkursowiczem, pierwszy konkurs w moim życiu, że nie dałem adresu swojego w tych dokumentach, które wysłałem. Natomiast napisałem tam, że jestem uczniem liceum Kopernika w Częstochowie. Też bez adresu. No i zawiadomienie o tym, że jestem laureatem, przyszło do szkoły. Do szkoły, tak. Byłem bardzo wystraszony. No ale to dobrze, no bo wiesz, od razu przyplusowałeś, nie? Że mamy takiego zdolnego ucznia. No tak, no i wtedy już się to zaczęło. Wtedy już opadły ze mnie te takie emocje, że a może się nie uda, ale po co to? No i zacząłem wysyłać. Kolejne żelazne pytanie to jest takie, czy ty w swoim życiu, no bo rozumiem, że poza tym, za tą pracą pedagogiczną i pisarską wykonywałeś jakieś inne zawody. Czy życie zmusiło cię do tego, żeby robić coś innego, żeby mieć chleb? Nie. Od 83 roku w tej samej placówce oświatowej jestem nauczycielem. Super. Najpierw jako nauczyciel języka rosyjskiego. Przy okazji uczyłem i wychowania fizycznego, i pracy techniki. Byłem nawet bibliotekarzem, no i dyrektorem. No bo trzeba etat było uzupełniać, prawda? A później polonista. No i dyrektorem podobno byłeś. Byłem. Dwie kadencje byłem wicedyrektorem, kadencję dyrektorem. Ja jak słyszę, to tak mówię, że dyrektorem się bywa, człowiekiem się jest. Właśnie. Dobrze. Założyłeś to koło literatów w Janowie, tak? Tak, tak. I ile tam osób należy do tego koła? W tym momencie takich aktywnych członków to jest 6. Proszę. Natomiast mamy jeszcze mnóstwo członków z całej Polski jako członkowie honorowi. Rozumiem. Od Zakopanego aż po Szczecin. Związek Literatów Polskich oddział w Krakowie. Tak, tak. Ale dlatego w Krakowie, że w Częstochowie nie ma? Tak, nie było w Częstochowie nigdy oddziału. I nie będzie chyba. Także to był, i chyba nie będzie. To był pierwszy, również mój macierzysty taki klub. Ale taka przynależność do tego związku coś daje? Poza prestiżem? Prestiż, no być może też. No bo to Kraków, ale są różne spotkania literackie, są wydawnictwa związkowe, gdzie można, no na przykład co roku mamy świetną imprezę Krakowska Noc Poetów, która się w czerwcu odbywa. Jest możliwość publikowania w pismach literackich krakowskich. Rozumiem. Daje to, otwiera to pewnego rodzaju furtkę. To przede wszystkim jest do tego potrzebne. Jaki jest twój stosunek do Częstochowy? Jak ty postrzegasz to miasto? No to jest dla mnie najważniejsze miasto. Nie ma ważniejszego miasta niż Częstochowa. Miasto rodzinne, no to jakby mogło być inaczej. Ja myślę, że gdyby mi przyszło wyemigrować Częstochowy, no wyemigrowałem, ale rzut beretem, prawda? Tak, no, tak. Można na piechotę zajść. To są Częstochowy. To
no musiałbym się chyba zastanawiać bardzo, bardzo długo i musiałbym je skusić coś niebywale cennego, żeby stąd wyjechać. Rysiu, powiedz mi, ty na to spotkanie rowerem przyjechałeś? Nie, przywiozła mnie żona. Aha, nie, bo tam ścieżkę macie taką podobno rowerową, że można już jest ścieżka, która prowadzi przez podolsztyńskie lasy, później jest sam Olsztyn, a później jeszcze przy Miłowicy, przecież teraz nowo powstała ścieżka rowerowa. Dobrze, dlaczego wiara, nadzieja, miłość? No to są trzy najważniejsze chyba pojęcia dla każdego człowieka, które już ze starego, z Nowego Testamentu, z listu świętego Pawła, te trzy pojęcia padają. Natomiast no, poezja oscyluje wokół tych najważniejszych pojęć. Tak. Nie może się bawić dniem dzisiejszym tylko, a jeżeli zagląda w dzień dzisiejszy, no to w odniesieniu do tych trzech rzeczy, które żyją, a w jakiej są kondycji, to zależy też od czasów i od miejsca i od tego, kto o tym pisze. No i jak to postrzega, prawda? Dobrze, na koniec, to jest taki łańcuszek, ja zawsze każdego rozmówcę proszę, czy mógłby mi polecić kogoś kolejnego do rozmowy? Czy ty miałbyś kogoś takiego, z kim warto byłoby porozmawiać, a z kim nie rozmawiałem jeszcze? Nie wiem, czy rozmawiałeś z Arkiem Franią. Nie. Jest to poeta, krytyk literacki, zresztą bardzo ciekawy, mądry człowiek. Częstochowy? Jest częstochowianinem, choć nie urodzonym w Częstochowie, ale mieszka w Częstochowie. Arek Frania. Arek Frania, doktor nauk humanistycznych, gorąco polecam. A myślisz, że będzie chciał się spotkać? Myślę, że tak. Zaanonsujesz mnie? Jest to człowiek otwarty. Tak? Aha, no dobrze, Arek Frania. Mogę wykonać telefon. Bardzo fajnie, dobrze, bardzo dziękuję. Dobrze, czego życzyć na koniec w takim razie, Rysiu? Jako nauczycielowi to, żeby wreszcie nasza oświata przestała być poddawana politycznym eksperymentom, żeby się nie zmieniały programy i tak dalej, no żebyśmy mogli spokojnie pracować, prawda, z dziećmi. Natomiast jako poecie, no dobrych wierszy. To ja w takim razie tak, życzę ci, żeby w szkole się uspokoiło i żebyście mogli spokojnie pracować. Nie wiem, no chyba nie przesadzę, mogę ci przecież pożyczyć Nobla, nie? No oczywiście. No Gombrowicz tyle czekał. Podobno powiedział, że nie chce, bo i tak tylko 200 osób czyta. No ja jeszcze mogę trochę poczekać. No to w takim razie życzę ci tego, no przede wszystkim zdrowia, proszę Państwa. Gościem moim i Państwa Ryszard Sidorkiewicz, nasz tu częstochowski poeta, tłumacz, nauczyciel, animator kultury, animator literatury, no i w ogóle dusza człowiek. Przypomnę jeszcze raz, 17 września, godzina 17, ratusz. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na promocję najnowszego tomiku mojego gościa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Możemy tam pomachać. Trzymajcie się cieplutko, pa, pa.